czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem prawatym dziekanem, szanowni goście, drodzy siostry, bracia, parafianie, kantorowiccy, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, Boże, że dni moje jak powiew wiatru. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu tę skargę Hioba nad przemijaniem ludzkiego życia. Jest jak powiew wiatru. Szybko minie. Nić naszego życia zostanie kiedyś przerwana. A to wszystko rodzi beznadzieję. I dopiero, drodzy siostry, bracia, przyjście Mesjasza Pańskiego, Jezusa Chrystusa, zaczęło w ludziach budzić prawdziwą nadzieję na to, że egzystencja człowiecza nabierze sensu. To, że uzdrawiał, że nauczał, że modlił się, że ciągle szukał nowych przestrzeni, by trafić ze swoim posłaniem nadziei. To wszystko wskazywało, że rzeczywiście Jezus Chrystus był prawdziwie Emanuelem, Bogiem z nami, tym, który dawał fundament na sensowność ludzkiego życia, także zatem na sensowność ludzkiego przemijania. Ostatecznie ta jego działalność nauczycielska na palestyńskiej ziemi przybrała kształt jego Paschy, jego przejścia z tego świata do Ojca przez cierpienie, przez śmierć bolesną, hańbiącą na krzyżu, ale także przez jego chwalebne zmartwychwstanie. I właśnie tę prawdę o Chrystusie, który daje nadzieję światu, zaczęli głosić mocą Ducha Świętego apostołowie, zgodnie z poleceniem Chrystusa tuż przed jego wniebowstąpieniem. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Nauczając tego wszystkiego, co wam powiedziałem. I stąd te słowa świętego Pawła, któreśmy słyszeli w drugim czytaniu z jego pierwszego listu do Koryntian. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Tej Ewangelii, którą głoszę bez żadnej zapłaty. Ale wszystko dlatego, że stałem się dla tej Ewangelii wszystkim dla wszystkich, aby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. A zatem głoszę Ewangelię, aby Chrystus także i wobec mnie okazał swoje miłosierdzie i przyjął mnie do swojego królestwa. Drodzy siostry i bracia, właśnie takie nastawienie, by głosić Ewangelię wszędzie, by głosić ją, mając świadomość tego, że trzeba dla niej uczynić wszystko, że nie może być to przyczyną osobistego chwalenia się, ale po prostu świadomość, że wypełnia się obowiązek dany przez Chrystusa. To wszystko jest przesłaniem podstawowym Kościoła, przesłaniem, które Kościół głosi od prawie już 2000 lat. I właśnie
w takie zaangażowanie się w Ewangelię, jako głoszenie ludziom nadziei na życie wieczne. Trzeba także wpisać działalność patrona i katedry krakowskiej, i całej Polski, patrona także waszej parafii, moi drodzy, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który głosił Ewangelię rzeczywiście w porę i nie w porę. Narażając się władcy, co do którego nie miał wątpliwości, że w swoich działaniach jest niekiedy gwałtowny i okrutny. Ale przecież trzeba było głosić Chrystusową Ewangelię. Trzeba było bronić ludzi krzywdzonych przez króla Bolesława zwanego Śmiałym lub Szczodrym. Narażając się także na możliwość utraty życia. Co się stało zresztą podczas mszy świętej, jaką sprawował na krakowskiej skałce. Bo tajemnica Ewangelii, jej istota sprowadza się do dwóch prawd, które były niezwykle drogie świętemu Pawłowi, które stały się istotą tego, co głosi niezmordowanie Kościół od tylu już wieków. Najpierw prawda o Chrystusowym krzyżu. Wyraził to w swoim pierwszym liście do Koryntian. Święty Paweł pisząc: postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Tak więc dopowiadał dalej: gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy, poganie, szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla nas zaś, którzyśmy uwierzyli, będąc czy to spośród Greków, czy spośród Żydów, głosimy Chrystusa, który jest mocą i mądrością Bożą. Bo to, co słabe u Boga, okazuje się mocą ludzi. Prawda o krzyżu, ale także prawda o Chrystusie zmartwychwstałym. I znowu tę prawdę najpierw od strony negatywnej przekazywał gminie założonej przez siebie małej grupce chrześcijan żyjących w greckim Koryncie. Mówił więc, pisał: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie, nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Ale od strony pozytywnej, zmartwychwstanie nie podlega żadnej wątpliwości. Tymczasem Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Jako pierwszy pośród tych, którzy pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Ta prawda stała się też szczególnie droga mieszkańcom Kantorowic sprzed wielu już wielu lat. Prawda chrześcijańska o Chrystusie, który dla nas i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu.
ta prawda o Chrystusie, który dla naszej chrześcijańskiej nadziei, dającej pewność życia wiecznego, zmartwychwstał. I dlatego w tamtych trudnych czasach PRL-u, tutaj w Kantorowicach, odbywały się lekcje religii. Troska o to, aby do dzieci, do młodzieży trafiała prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Lekcje religii w prywatnym domu państwa Ozdobów. A potem ta troska wspólna, która sprawiła, że te lekcje religii przeniosły się do miejscowej remizy strażackiej. To w latach 70., 80. I ten wielki wysiłek waszej wspólnoty w latach 80., by wznieść tutaj najpierw kaplicę jako miejsce głoszenia prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i jako miejsce wspólnej modlitwy. W tamtych trudnych czasach najpierw stanu wojennego, a potem także prześladowań Kościoła. Nie zapominajmy, że ta decyzja o podjęciu budowy tutaj kaplicy podjęta przez księdza kanonika Stanisława Migasa w roku 1984, a zatem 40 lat temu, przypadła dokładnie w tym samym roku, kiedy Służba Bezpieczeństwa bestialsko zamordowała księdza Jerzego Popiełuszkę, który działał, mając na ustach jakżeż ważne słowo świętego Pawła z jego listu do Rzymian. Zło trzeba zwyciężać dobrem. Kłamstwo o Bogu i człowieku trzeba pokonywać nadzieją rodzącą się w sercach ludzkich dzięki głoszeniu prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. I stąd te kolejne etapy budowania waszej, drodzy siostry i bracia, parafialnej wspólnoty tutaj w Kantorowicach na przedmieściach Krakowa. Rok 1988, pierwsze msze, misje święte, pierwsze msze święte tu ofiarowane, pierwsze lekcje religii. To dalej rok 1989 i poświęcenie budynku kościoła przez księdza biskupa Kazimierza Nycza, ówczesnego biskupa pomocniczego krakowskiego. Dalej dzień 2 lutego 1994 roku, 30 lat temu, kiedy ksiądz kardynał Franciszek Macharski erygował oficjalnie tutaj parafię, ustanawiając jej pierwszym proboszczem księdza kanonika Andrzeja Kamińskiego. I zwieńczenie tej troski o Boży dom, o Bożą świątynię w tej części Krakowa, konsekracja waszego kościoła sprzed 4 lat, 27 września 2020 roku, a także te świętowania co 5 lat rocznicy powołania do życia waszej parafialnej wspólnoty. To wszystko wpisuje się w to wielkie dzieło głoszenia Ewangelii całemu światu. Wszędzie tam, gdzie ludzie żyją, wszędzie tam, do których trzeba zwrócić się z budzącą nadzieję Ewangelią. Po to, aby przynajmniej cząstka, jak pisał święty Paweł, przyjęła tę prawdę i nie poddawała się
zniechęceniu czy poczuciu bezsensu tak głęboko wrażonemu przez świątobliwego Hioba. Wspominamy dzisiaj te 40 lat, jakie minęły od pierwszych chwil inicjatywy wzniesienia tutaj kaplicy poświęconej jedynemu Bogu w Trójcy Świętej. Wspominamy 30-lecie ustanowienia tutaj parafii. Dziękujemy Panu Bogu za to wielkie dzieło z jednej strony głoszenia Ewangelii, a z drugiej strony za to trwające od dziesięcioleci otwieranie się na to, co głosi Kościół, czego naucza, dając poczucie nadziei rodzącej się z chrześcijańskiej wiary. Wysławiamy za to Boga i za to Panu Bogu dziękujemy, mając równocześnie świadomość tego, że przecież historia Kościoła na tej ziemi, historia waszej parafii nie kończy się na wspominaniu tego, co było. Ta historia trwa. Ona wybiega w przyszłość. Trzeba przecież ciągle, nieustannie kolejnym pokoleniom ludzi głosić tę samą prawdę ewangelijną o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. I trzeba ją głosić w porę i nie w porę. Wbrew pewnemu coraz bardziej zakorzenianemu się w sercach tylu ludzi przekonaniu, że trzeba myśleć i żyć tak, etsi Deus non daretur, jakby Pana Boga nie było. Trzeba głosić ciągle tę prawdę zawartą w pierwszym przykazaniu dekalogu o jednym, jedynym Bogu w trzech osobach. Trzeba głosić prawdę o Bogu, który jest miłością i na którą to Bożą miłość trzeba odpowiadać zgodnie z pierwszym przykazaniem miłości zostawionym nam przez Pana Jezusa, by kochać Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich mocy. I trzeba głosić także prawdę ewangeliczną o człowieku. Wbrew temu, co dzisiaj z taką mocą napiera na nas i znajduje swój wyraz we współczesnej kulturze, co zresztą jest pochodną konsekwencją tego, że odrzuca się istnienie Pana Boga. Nieprawdą jest bowiem to, że człowiek jest tylko i wyłącznie bytem czysto materialnym, który kiedyś powstał i kiedyś też bezpowrotnie w proch się obróci. Nieprawdą jest o człowieku także to, że jego głównym celem życia musi być przyjemność. I stąd to hasło, program dla wielu, by minimalizować cierpienie i maksymalizować przyjemność. To jest program dla zwierząt, nie dla człowieka, który żyje, jak Pan Jezus nam pokazał, swoim nie tylko nauczaniem, ale całym swoim życiem. Żyje dla Boga i dla drugiego człowieka, poświęcając się, dając siebie szczególną ofiarę, by innym pomóc, by innych obdarzyć radością, by służyć innym.
I stąd nasz dzisiaj tak konieczny, jednoznaczny sprzeciw, by traktować lekceważąco życie drugiego człowieka, począwszy od chwili jego poczęcia, zwłaszcza aż do chwili naturalnej śmierci. Pojawiają się w przestrzeni publicznej, usiłowane są wprowadzanie nowych praw, które mają w gruncie rzeczy deprawować młode dziewczęta, młode kobiety poprzez pigułkę dzień po. Pragnie się łamać sumienia lekarzy poprzez to, że chce się wprowadzić warunek zawierania przez szpitale odpowiednich umów gwarantujących pieniądze dla szpitali pod warunkiem, że będą tam przeprowadzane aborcje. Przecież jest to zamach na życie ludzi, na to, co najświętsze w każdym człowieku, ich sumienia. Jakby nie patrzy się także na to, co podały ostatnio wyniki GUS-u, że nasz naród pomniejszył się, gdy chodzi o liczbę od ponad 130 tysięcy mieszkańców w ciągu jednego tylko roku. Tak łatwo przychodzą hasła, by zabijać niewinne istoty ludzkie. Tak łatwo, a tak trudno tworzyć pełne pokoju, ufności, przeniknięte Bożym błogosławieństwem programy promujące ludzkie życie. Zapomina się o tym, nie chce się o tym pamiętać. Właśnie w imię tego programu, by żyć tak, jakby Pana Boga nie było, że posiadanie dzieci jest przejawem Bożego błogosławieństwa, na które trzeba się zawsze otwierać. I że największą tragedią, jak to podkreślał wielokrotnie, także na polskiej ziemi, święty Jan Paweł II, jest to, że widzi się w dziecku zagrożenie dla własnych przyjemności i wygod. Niestety, moi drodzy, także w odniesieniu do Polski, do naszej ojczyzny, mamy do czynienia z tak zwanym paradoksem Isterlina. Co to jest za paradoks? To jest paradoks sformułowany przez współczesnego profesora Richarda Inleya Isterlina z Kalifornii, który zwrócił uwagę na to, że najpierw oczywistą rzeczą jest to, żeby żyć jakoś godnie i szczęśliwie, trzeba mieć odpowiednie warunki materialne do bycia. Ale patrząc na to, co się dzieje w najbardziej bogatej części Stanów Zjednoczonych, w Kalifornii, gdzie on nauczał, zauważył przedziwną tendencję. Im bardziej ludzie się bogacą, im wyżej jest zawieszony poziom dostatności, tym mniejsze poczucie szczęścia. Niby wszystko mają, mają nawet w nadmiarze, a są coraz mniej szczęśliwi. Dlaczego? Bo z horyzontu ich życia zniknął już dawno Pan Bóg, ale znika także drugi człowiek i pozostają tylko i wyłącznie dobra materialne. Ma się ich wiele, ale jednocześnie ci bogaci ludzie widzą, że obok są jeszcze bogatsi. I trzeba ciągle być w tym wyścigu szczurów, by mieć coraz więcej. Co sprawia, że nie potrafią cieszyć się życiem. Tracą poczucie szczęścia. Nie widzą, że
szczęście człowieka polega na tym, czego uczył nas Pan Jezus. Odpowiadać swoją miłością na miłość Boga do świata i do drugiego człowieka. Człowiek prawdziwie szczęśliwy to ten, który potrafi kochać Boga całym sercem, drugiego człowieka jak siebie samego. To jest Ewangelia. To jest ta prawda, dla której wszyscy, każdy chrześcijanin, nie tylko pasterze Kościoła, muszą głosić, muszą być jej świadkami. To jest sprawa nas wszystkich, pewnego stylu myślenia i postępowania. I także do każdej i każdego z nas odnoszą się te słowa świętego Pawła czytane dzisiaj. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada mi, gdybym przyjął pogański sposób myślenia i życia. Biada mi, gdybym nie widział Boga, który kocha mnie aż tak bardzo, że dał swojego Syna, który za mnie umarł i zmartwychwstał. Biada mi, gdybym nie widział drugiego człowieka, któremu muszę pomagać na co dzień, dźwigając także jego brzemiona. Jeżeli o tym się zapomina, skazujemy się na ludzi pozbawionych sensu życia i w gruncie rzeczy skazujemy się na to, że sami sobie odmawiamy możliwość bycia człowiekiem szczęśliwym. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Wracamy raz jeszcze tutaj, siostry i bracia, do tych słów, o których zaczęliśmy naszą dzisiejszą refleksję. Od słów Hioba, który tak przejmująco wyraził brak nadziei wobec nieuchronności przemijania ludzkiego życia. Hiob był człowiekiem wierzącym w Boga, ale Żydzi co prawda byli zatroskani o to, aby wypełniać prawo i dlatego niektórzy z nich nosili miano sprawiedliwych, ale nie mieli jasnej wizji, co stanie się z nimi po śmierci. I stąd to dojmujące u tak wielu z nich poczucie bez sensu, bez nadziei. Ale my, chrześcijanie, przyjmujący Chrystusową Ewangelię, przede wszystkim jesteśmy powołani do tego, by żyć wiarą, którą przekazał nam Chrystus. By z tej wiary czerpać siłę do kochania Boga i drugiego człowieka. I w tej wierze także upatrywać nadzieję dla siebie na wieczną szczęśliwość. Na wieczną szczęśliwość. Mieć nadzieję znaczy także w konsekwencji mieć nadzieję na naszą teraźniejszość, na nasze przemijanie. I nie widzieć w tym przemijaniu bez sensu, swoistego przekleństwa, które tak przejmująco wyraził jeden z głośnych filozofów połowy XX wieku, pisząc, że absurdem jest to, żeśmy się urodzili i absurdem, że pomrzemy. Nie. My, chrześcijanie, wiemy, jesteśmy dziećmi Boga, który stworzył cały świat i także nas. I nasze życie zmierza też do Boga jako swojego ostatniego kresu. Dwa lata przed swoją śmiercią
już bardzo schorowany. Święty Jan Paweł II opublikował poemat poetycki zatytułowany Tryptyk Rzymski. I tam w pierwszej jego części, opisując przemijanie, którego symbolem jest potok płynący z góry, naraz dostrzegł wobec tego przemijania wielką nadzieję w człowieku. W człowieku, który naraz zrozumiał, jest Bóg jako źródło wszelkiego istnienia. I jest Bóg, do którego zmierzamy. Co sprawia, że na nasze istnienie musimy patrzeć z nadzieją, na nasze istnienie i na nasze przemijanie. I stąd słowa tego poematu. Adam, człowiek, był samotny w tym swoim zdumieniu pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczało im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła. Jakby mówiąc wszystkiemu wokoło, zatrzymaj się. Masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym Słowem. Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens. Ma sens. Chodzi o to bowiem, drodzy siostry i bracia, by tak spotkać się z Chrystusem przedwiecznym Słowem, by dla całego świata materialnego, który zgodnie z deterministycznymi prawami przemija, ale także wobec innych ludzi, którzy przemijają i nie widzą dla siebie żadnej nadziei, spotykając się z Chrystusem, mieć moc. Moc wiary, nadziei i miłości. By mimo naszego przemijania, każdy i każdego z nas mówić z pokorą, a jednocześnie mocą. To przemijanie.